Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie. Dziś mam dla Was orędzie Simony Patalano i Angeli Fabiani ze Zaro we Włoszech. Jest to przekaz z 25 grudnia 2012, orędzie Maryi, więc zapraszam Was teraz do wysłuchania. Simona. Ujrzałam mamę. Była cała ubrana na biało. Na głowie miała koronę z 12 gwiazd i biały płaszcz, który okrywał także jej ramiona i sięgał jej prawie do samych stóp, na których miała parę prostych sandałów. W swoich ramionach mama miała dobrze owinięte płaszczem Dzieciątko Jezus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto światłość świata. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Przychodzi światłość świata, aby oświetlić wam drogę, aby dać wam radość, pokój i miłość. Dzieci, całujcie go, strzeżcie go, ukołyszcie go, otoczcie go waszą miłością. Strzeżcie go w pokorze waszego serca. Pozwólcie mu narodzić się w was. On, król nieba i ziemi, stał się małym pośród małych, pokornym wśród pokornych, dla was, aby móc dać wam wszystko, całego siebie. Córko, adorujmy go w ciszy. W ciszy adorowałam Jezusa, obecnego w ramionach mamy. Potem mama kontynuowała. Dzieci moje, kocham was i proszę, pozwólcie się kochać. Bądźcie niosącymi pokój, niosącymi miłość. Pozwólcie memu umiłowanemu Jezusowi narodzić się w waszych sercach. Pozwólcie, żeby On kierował waszymi krokami. Chodźcie w Jego świetle. Dzieci, jedynie idąc za Jezusem możecie odnaleźć prawdziwy pokój. Kocham was, dzieci, kocham was. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela. Tego popołudnia mama ukazała się cała ubrana na biało. Również płaszcz, którym była okryta, był biały, szeroki, ale jakby z najlżejszej wełny, miękki. W ramionach złożonych na piersi mama miała Dzieciątko Jezus, maleńkie. Wydawało ciche dźwięki, jakby płaczu. Mama miała przesłodki uśmiech. Patrzyła na niego i przytulała go do siebie. Dziewica Maryja była otoczona wieloma aniołami, którzy wyśpiewali słodką melodię. Po jej prawej stronie był mały żłóbek. Wszystko było otoczone niezmiernym światłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziś przychodzę do was tutaj, do mojego błogosławionego lasu, z moim umiłowanym Jezusem. Podczas gdy mama to mówiła, położyła dzieciątko w żłobie i owinęła go małą, białą chustą. Aniołowie zeszli wszyscy i stanęli przy żłobku. Dziewica mówiła dalej. Dzieci najukochańsze, On jest prawdziwym światłem, On jest miłością. Mój Syn Jezus stał się dzieciątkiem dla każdego z was, stał się dla was człowiekiem i za was umarł. Dzieci moje, kochajcie Jezusa, adorujcie Jezusa. W tym miejscu dziewica Maryja rzekła mi, córko, w milczeniu adorujmy go. Uklękła ona przy żłobku i uwielbiała Jezusa. Długo trwałyśmy w ciszy. Potem mówiła dalej. Dzieci najukochańsze, proszę was, żebyście byli mali jak dzieci. Kochajcie Jezusa. Po raz kolejny wzywam was do adorowania Jezusa, rzeczywiście obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Proszę was, dzieci, słuchajcie mnie. Potem mama pomodliła się nad każdym z nas tu obecnych i na koniec pobłogosławiła wszystkich w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo Wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z Was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja Wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie. Nobis Maria.
Nobis.